Tu jest Kołobrzeg, gdzie co dzień widzę, jak tysiące metrów sześciennych drewna nieprzetworzonego opuszczają nasz kraj, co możemy zresztą zaprezentować na fotografiach, które przywiozłem. Drodzy Państwo, zdjęcia jak te prezentują akurat port w Kołobrzegu, ale takich portów mamy w Polsce dużo, między innymi Świnoujście, Kołobrzeg wspomniany, Darłowo, Ustka czy Gdańsk. Drodzy Państwo, w zeszłym roku Polska wyeksportowała 4,5 miliona metrów sześciennych drewna nieprzetworzonego za kwotę około 3 miliardów złotych. Ta sama ilość drewna, czyli 4,5 miliona metrów sześciennych drewna, przyniosłaby dochód w kwocie 10 miliardów złotych, czyli o 7 miliardów więcej, gdyby zastosowano nakaz przetworzenia drewna w Polsce. A to tylko statystyki za rok ubiegły. Tak naprawdę rok 2020 był bardzo podobny w liczbach, czyli możemy mówić, że w ciągu 2 lat straciliśmy na polskim drewnie około 15 miliardów złotych. Rocznie w Polsce produkuje się około 44 milionów metrów sześciennych drewna. Eksportujemy 4,5 miliona metrów drewna nieprzetworzonego, 6 milionów metrów sześciennych to drewno tak zwane energetyczne. Eksportowane kłody tartaczne to kolejne 2 miliony metrów sześciennych drewna, a zapotrzebowanie na krajową produkcję i przetwórstwo drewna to 35 milionów metrów sześciennych drewna, czyli tak naprawdę znajdujemy się już w deficycie dostępności surowca dla rynku polskiego, a pamiętajmy, że zapotrzebowanie ma tendencję wzrostu o ponad 5% w skali roku. Drodzy Państwo, polski las nie jest z gumy, a to taki twór, którego nie da się dodrukować, więc lasy państwowe też...